Cześć, z tej strony Karolina Sowańska. Ten podcast to rozmowy o dobrym życiu i celebracji codzienności. Pokazujemy tutaj różne perspektywy, otwieramy się na nowe tematy i zadajemy trudne pytania, na które odpowiedź często brzmi to zależy. A jeśli szukacie codziennych inspiracji, zapraszam Was do mojego drugiego podcastu Myśl na dziś. To kilkuminutowe wypowiedzi ekspertów, które pomogą Wam lepiej zacząć dzień. Myśl na dziś czeka na Was od wtorku do piątku na wszystkich platformach streamingowych. Jednym z powodów, dla których lubię odwiedzać Kalifornię, była i jest możliwość podpatrzenia, co dzieje się w branży wellness u źródła. To, co jest modne w Los Angeles teraz, prawdopodobnie za jakiś czas zacznie być popularne. U nas, ja po miesiącu zaglądania do sklepów czy kawiarni, obserwowania i podpytywania lokalsów, wracam do Was z odcinkiem o wellnessowych trendach i moją refleksją na temat tej branży. Dzisiaj mamy też sytuację bezprecedensową, bo nagrywam swój pierwszy odcinek solowy w studio. I to w dodatku z wideo. Trochę przypomina mi to powrót do YouTube'owych czasów i zaznaczę, że możecie mnie oglądać nie tylko na YouTubie, ale również z obrazem na Spotify. Z tą różnicą, że nigdy nie nagrywałam w obecności drugiego człowieka, a mamy tutaj też realizatorkę. Także zapraszam do wspólnego testowania tej nowej formy solówek. Na początek dodam, że. Na początku roku pojawił się odcinek solowy zatytułowany Trendy Wellness 2023, i uważam, że jest to świetny wstęp do tego odcinka. Powiem więcej. Ten odcinek jest swego rodzaju dopełnieniem tego, co mówiłam na początku roku. Tam przedstawiłam wam główne założenia i tendencje wellnessowe, czy też związane z dbaniem o siebie, dbaniem o zdrowie, których możemy się spodziewać w najbliższym czasie, które pokazują się. W tym roku, czy to jeśli chodzi o różne kampanie, czy o to, co promują przeróżne marki i to, co po prostu piszczy w wellnessowej trawie. W dużym, dużym, dużym skrócie powiem Wam tylko, że głównymi założeniami, wokół których teraz obraca się branża wellness, to będzie absolutna obsesja na punkcie długowieczności, personalizacja, co jest wspaniałe, uważam, bo po raz. Pierwszy. Wydaje mi się, od wielu, wielu lat dostrzegamy, że każdy człowiek ma zupełnie inne potrzeby i nie ma czegoś takiego jak zasady ogólne, które obowiązują wszystkich. Bardzo fajny aspekt, czyli zderzenie powrotu do korzeni i najnowszych technologii. I. Trochę specjalnie robię dla Was taki skrót, bo zakładam, że nawet jeżeli słuchaliście, to mogliście zapomnieć. Niekoniecznie macie ochotę słuchać całego prawie godzinnego odcinka, ale mówiłam tam o takich rzeczach jak sen, jak zimne kąpiele, sauny, detoks cyfrowy i bycie offline, dieta mięsna, adaptogeny i grzyby oraz dbanie o jelita. Słuchajcie, ja podzieliłam dzisiejsze trendy na... Pewne kategorie i mam dla Was mnóstwo ciekawostek i refleksji do każdej z nich. Przyznam szczerze, nie mogę się doczekać i zaczynamy naprawdę, mówiąc kolokwialnie, z grubej rury, bo pierwszy podpunkt jest ogromną, ogromną tendencją ogromnym, ogromnym trendem i jest on czymś, czego po latach, promowania roślin i diety roślinnej w mediach i też w branży zdrowotnej, nie spodziewałam się. Co prawda też mówiłam o tym na początku roku. Mamy tutaj trendy związane, nie wiem, z dietą keto czy właśnie carnivore, ale to, co dzieje się teraz, to jest, słuchajcie, absolutny szał. Otóż pierwszy taki główny, duży trend, który wyłapałam podczas pobytu w Kalifornii, to jest... No, szał na punkcie produktów zwierzęcych i białka. Zacznijmy od podpunktu A słuchajcie, to mam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szczegółową notatkę, czyli zachęcanie do tego, by spożywać więcej białka w diecie, podkreślanie wagi protein w naszej diecie. Uważam, że super, mamy mnóstwo badań naukowych, które to potwierdzają, oczywiście. Główna jest kwestia tego, w jaki sposób to robimy, ale to tutaj już każdy z nas musi podjąć własną decyzję. Co daje nam zwiększanie podaży białka, to oczywiście większe uczucie sytości, mniejsze wahania poziomu cukru we krwi, a zatem mniejsze wahania energii i nastroju, i wspieranie budowania masy mięśniowej. I to nam pięknie łączy się z kolejnym podpunktem, z moim B, czyli mięśnie i podnoszenie ciężarów. Wspomniałam wam ostatnio o treningach siłowych, ale teraz mamy bardzo, bardzo duży nacisk na ciężary, szczególnie co ciekawe w kontekście ćwiczeń kobiet, bo istnieje takie przekonanie, że kobiety nie powinny albo nie, kobiety obawiają się ćwiczeń siłowych z ciężarami. Bo rozrosną się, czy ich mięśnie po prostu będą rozwijały się nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyły. Oczywiście jest to nadal bardzo stereotypowe i tendencyjne. Pamiętajcie, mówię tutaj o jakimś takim mocnym wellnessowym mainstreamie, który wpisowuje się w obowiązujące od pokoleń kanony, więc bierzmy na to poprawkę. Na co wpływa częsty, regularny i odpowiednio zaplanowany, to też bardzo ważne, trening siłowy, trening z obciążeniem, z ciężarami? To oczywiście. Wzmocnienie, czyli siła. Dalej, zdrowe stawy i kości, więcej energii, zdrowie układu naczyniowo-sercowego, obniżenie poziomu stresu, lepszy sen i lepszy metabolizm. To oczywiście brzmi jak super etykieta jakiegoś suplementu. Są to bardzo duże słowa i bardzo ogólne, ale mimo wszystko uważam, że jest to. Temat, który warto sobie eksplorować, i też bardzo ważny komentarz ode mnie. Ja staram się nie wyrażać tutaj swojej opinii na temat tych trendów. Chcę oczywiście dawać jakieś. Y Punkty do refleksji, zadawać pytania, dzielić się z wami swoimi rozważaniami, ale nie uważam, że coś jest z założenia dobre albo złe, bo w ogóle wierzę w to, że nic w życiu nie jest z założenia dobre ani złe, tylko sprawdzać to wszystko do tego, jaką mamy intencję, która nas motywuje do tego, żeby z danego trendu, w tym przypadku, czy z danej praktyki skorzystać. Też lubię powoływać się na to, o czym mówiłam w jednym z odcinków o biohackingu, że jeżeli nie mamy. Podstaw, jeżeli nie zadbaliśmy o podstawy, właśnie takie jak odżywianie, ruch i sen, to nie dokładajmy sobie jakichś szalonych haków, tylko pamiętajmy o tym. No czyli miałam się nie, nie, nie wypowiadać na temat tego, co uważam, ale właśnie to zrobiłam, ale jest to mój podcast, więc mogę. Słuchajcie, kolejna rzecz pod punkt C, to jest coś, co mnie mocno zaskoczyło. Tym razem, szczególnie w obliczu tak wielu kampanii promujących roślinne mleka w ostatnich latach, co uważałam za świetne, głównie ze względów etycznych, nie da się ukryć, to jest wspaniałe dla zwierząt. Przemysł, przemysł mleczarski potrafi być okrutny w większości przypadków. I tutaj zrobię też dygresję i taką mikrociekawostkę. Czyli jednym z mlek roślinnych, które pojawiło się. Przynajmniej właśnie w Los Angeles, w paru miejscach, co dla mnie było świetne, bo to jest mój ulubiony orzech, jest mleko pistacjowe, jest bardzo smaczne i mam nadzieję, że trafi ono też do nas, do kawiarni czy nawet do sklepów. I ja nie, nie spotkałam się chociaż pewnie w jakichś sklepach organicznych, roślinnych, może coś takiego znaleźć. Ale o czym mowa dzisiaj? Słuchajcie, w LA jest, i nie tylko w LA, ja to tak mówię też skurtowo, bo tam akurat byłam, jest absolutny szał na Świeży nabiał, tak zwany raw dairy, czyli niepasteryzowany nabiał. Jest to w przekonaniu wielu osób, które podążają tą ścieżką zdrowia i wprowadzają surowy nabiał do swojej diety, po prostu bomba zdrowia. Z czego to wynika? Z czego wynika to przekonanie? Oczywiście mamy na to mnóstwo badań, ale główny argument jest taki, że jest to naprawdę taka Pigułka nasycona wartościami odżywczymi dla małej na przykład krowy, dla cielaka. W związku z tym jest to najlepsze, najzdrowsze, najbogatsze w składniki odżywcze pożywienie, jakie możemy sobie zaserwować. Z moich obserwacji wynika, że największy szał jest na mleko kozie. No i też bardzo wiele osób argumentuje, że przede wszystkim wspiera ono, wspiera on ten surowy nabiał. Pod Wszelkimi postaciami, zaraz do tego przejdę, bo to jest hit. Naszą odporność. No i słuchajcie, teraz hit. Jest taki supermarket, o którym Wam mówią wielokrotnie, którego który uwielbiam, ponieważ jest dla mnie niesamowicie ciekawym zjawiskiem społecznym, ale przy okazji. Jest też przepiękny i po pierwsze można tam podpatrywać wszelkie jedzeniowe zdrowotne wellnessowe trendy, ale mamy też produkty z każdej możliwej kategorii. Produkty prozdrowotne i cudowne cudowne jedzenie. Pamiętam, mówiłam o tym w Solówce, chyba w inspiracjach lipca i ja zapomniałam powiedzieć nazwy. Ten sklep nazywa się Air One i ja tam muszę zawsze iść. Bardzo lubię tam zjeść, lubię pooglądać właśnie co tam ciekawego się dzieje, co w trawie piszczy, ale też ciekawą obserwacją jest oczywiście to jak ludzie tam przychodzą i to daje duży wgląd w to w jakim stanie jest branża wellness, i w jaką stronę to idzie, i kim są osoby, które ten styl życia prowadzą, ale o tym jeszcze za chwilę. Słuchajcie, w Airwonie jest coś takiego, że są smoothie tematyczne, smoothie sezonowe. Był trend na smoothie Hailey Bieber, truskawkowy, który próbowałam i moim zdaniem jest obrzydliwy, ale to tyle na ten temat. I kiedy wyszłam tam ostatnio, moim oczom ukazał się, uwaga, raw animal based smoothie. Czyli zwierzęcy. Surowy smoothie. I przygotowałam sobie tutaj, słuchajcie, cały skład tego, tego, produktu, bo, tego produktu, tego napoju, bo dla mnie było to niebywałe. Otóż mamy tam surowy kefir z farmy, cokolwiek to znaczy z farmy, organiczne jagody, organicznego banana, miód, sól. Klon, bo jest napisane maple, też jest bardzo ciekawe, że nie mamy napisane syrop klonowy, tylko maple, chyba żeby nikogo nie, nie przestraszyć potencjalnym cukrem. Śmietanę kokosową z jakiejś Zuma Valley. Mamy lukumę, czyli taki adaptogen. I teraz uwaga, wołowe podroby i mleko odpornościowe. Co, cokolwiek znaczy mleko odpornościowe... Ja nawet nie będę wam czytać oryginału, ale stwierdziłam, że tak sobie to przetłumaczę, bo jest to po prostu mega zabawne. No ale ogólnie wołowe organy w smoothie owocowym to jest mocny statement na potwierdzenie tego, że rzeczywiście jest to mocny trend. Ludzie to kupują i, i tak to po prostu wygląda. Przejdę dalej, bo nie wiem, boję się, że powiem za dużo. No właśnie, kolejny, kolejny podpunkt w tej kategorii to są, moi drodzy, już konkretne, źródła białka zwierzęcego, na punkcie których jest teraz szał, czyli wtedy był podpunkt C, tutaj mamy podpunkt D i nie wiem, czy mam zrobić spoiler, rozpowiedzieć o wszystkich, czy powiem po, dobra, powiem po kolei. Pierwsza z nich to są sardynki, które są konsumowane na potęgę głównie z uwagi na bogactwo kwasów omega-3. Drugi szał to jest to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli podroby. Mówi się i też ja też mówię, mówi się albo uważa się, ale na wszystkie te rzeczy są dowody naukowe. Tylko pamiętajmy, że niestety żyjemy w czasach, gdzie w świecie zdrowia i dietetyki mamy dowody naukowe na wszystko, bo każdy wynik, każdy rezultat czy każde badanie zależy od tego z czym porównujemy dane zjawisko w jakiej grupie więc no niestety żyjemy w czasach gdzie bardzo trzeba weryfikować to czym jest źródło naukowe na które się powołujemy no ale tak już jest i trzeba się z tym po prostu pogodzić także jeśli chodzi o podroby to zyskują one swoją popularność ponieważ są bogatsze w wartości odżywcze niż mięso pochodzące z mięśni Głównie mowa o witaminach z grupy B, na przykład B12 i kwas foliowy, minerałach takich jak żelazo, magnez, selen i cynk oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminy ADEC. I teraz HIT, moim zdaniem, i mam wrażenie, że bardzo wiele razy powiedziałam HIT i SZAŁ, no może nie jest to najbardziej elokwentny dobór słów, ale z branżą wellness pasuje mi. Do branży wellness pasuje mi idealnie i łączy się z nią świetnie. Otóż jest teraz... Bardzo duża popularność mięsa pochodzącego od sarny i jelenia, czyli mamy sarninę. I istnieje przekonanie, że ma ona mniej nasyconych, a czy nie istnieje przekonanie, co rzeczywiście tak jest, że ma ona mniej nasyconych kwasów tłuszczowych niż inne czerwone mięso, które również, słuchajcie, po, po latach krytykowania czerwonego mięsa zyskuje popularności i jest to na przykład wołowina, tutaj klasyk i bizon, którym wydaje mi się, że w naszym świecie już jest czymś mocno, powiedziałabym, niszowym, a tam bizon już, już został dawno zaakceptowany przez, przez wellnessową branżę. Teraz mówimy o sarninie. Ważna rzecz, którą warto podkreślić, to nie jest tak, że te osoby jedzą na potęgę sardynki, podroby, sarninę i kefir, chociaż na pewno takie przypadki są, ale... Te rekomendacje te trendy są coraz bardziej powszechne wśród osób, które właśnie prowadzą zdrowy tryb życia, jadły mnóstwo, jedzą mnóstwo organicznych warzyw i nie wiem, zbóż czy orzechów nasion i wprowadzają sobie te produkty zwierzęce, bo to też myślę, że warto podkreślić. To nie dotyczy osób, które um, jedzą tak zwaną sad diet, czyli Standard American diet, tylko osób, które rzeczywiście w tym świecie wellnessu, zdrowia i diety opartej mimo wszystko na roślinach, funkcjonują od jakiegoś czasu i zaczęły wprowadzać produkty pochodzenia zwierzęcego. I teraz um, powiem Wam podpunkt E, tak mi się wydaje. I to jest dla mnie największe zaskoczenie, chociaż wydawało mi się, że po mięsnym smoothie nic już mnie nie zdziwi. Otóż w branży beauty, największą popularność w ostatnim czasie zyskują kosmetyki, uwaga, z łojem wołowym, czyli tak zwanym po angielsku tallow. Ja musiałam to wygooglać, bo niestety nie spotkałam się wcześniej z tym stwierdzeniem. Ale, moi drodzy, łój jest bogaty w kwasy omega-3, które odżywiają i wzmacniają skórę oraz sprzężony kwas linolowy, który ma właściwości przeciwzapalne, pomaga przy egzemie, wysypkach i innego rodzaju dolegliwościach skóry, więc w świecie wellnessowym... Kwestia produktów nietoksycznych, naturalnych jest czymś oczywistym, natomiast teraz po, już po takim dosyć dużym, dużym trendzie na, na wosk pszczeli, też oczywiście organiczny, z najlepszego źródła, mamy teraz fazę na ujwołowy. Takie mamy czasy, moi drodzy. Oczywiście wszystkie, wszyscy producenci w tym świadku zarzekają się, że jest to oczywiście wszystko produkowane z jak najlepszego źródła, i też bierzemy pod uwagę, że w tych ekosupermarketach te produkty mleczne czy mięsne, o których mówię, oczywiście są grass-fed z, najlepszego, z, najlepszego, z najlepszych hodowli czy, czy upraw. Czy tak rzeczywiście jest, i czy osoby, które tylko się tym światem inspirują i przekładają to na codzienność, aby na pewno kupują to właśnie z takiego źródła? No tutaj pozostawiamy trzy kropki, czy też. Znak zapytania, moi drodzy, no ale dzieje się dosyć dużo i dla mnie był to naprawdę duży szok. Drugi, drugi podpunkt, druga kategoria, którą sobie zaobserwowałam, która też jest dosyć powszechna od jakiegoś czasu, ale pomyślałam, że o tym wspomnę, to jest wspieranie układu limfatycznego. Dużo też wątków, o których dzisiaj mówię w tym odcinku, było poruszonych w tym podcaście, więc to jest bardzo fajne. Postaram się podlinkować dla Was wszystkie te źródła, do których możecie potencjalnie sobie zajrzeć. Ale kilka słów wprowadzenia na temat układu limfatycznego. Limfa, słuchajcie, zwana jest też chłonką. Jest to płyn krążący w układzie limfatycznym i odpowiada m.in. za transport białek oraz limfocytów. Poza transportem limfy, układ chłonny pełni także rolę oczyszczającą, odprowadzającą szkodliwe substancje, które dostają się do organizmu i innym zadaniem układu limfatycznego jest też ochrona organizmu przed zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi, więc ten opis już sam sugeruje, że Limfa, układ limfatyczny jest bardzo ważny. Nie wiem jak ja się tego w szkole nie uczyłam, a przynajmniej nie wiedziałam, co to jest do dorosłego życia, kiedy dopiero co zaczęłam zgłębiać tematy związane ze zdrowiem. Podsumowując, podstawowe funkcje układu limfatycznego, o które powinniśmy zadbać i uważam, miałam nie wyrażać opinii, ale już, już pozwólcie, że wyrażę opinię, uważam, że to jest bardzo ważne i bardzo fajne to dbanie o odporność organizmu, neutralizacja substancji obcych i usunięcie ich z organizmu, odprowadzanie limfy z tkanek z powrotem do krwi, umożliwienie wchłaniania tłuszczy z przewodu pokarmowego do układu krwionośnego. I teraz parę tendencji, parę trendów, które możemy sobie poobserwować, których źródłem jest zadbanie, o układ limfot, limfatyczny. To jest, to jest ta intencja. I pierwsza rzecz, którą obserwujemy już od paru lat, i to jest uważam też świetne. <laughs> nie mogę z tym nie wyrażaniem opinii, to no, świetnie. To jest, moi drodzy, to są eksplanty, czyli przeciwieństwo implantów. implantów. Implanty, czyli sztuczne piersi, to jest akurat najpopularniejsza forma implantów miały ogromną, ogromną popularność przez wiele, wiele, wiele lat, ale w ostatnim czasie coraz więcej osób przyznaje się do tego, że sobie te implanty wyjęło, między innymi dlatego, że mają one okropny wpływ na Nasz układ limfatyczny i zapychają przepływ limfy, znaczy zapychają węzły chłonne i uniemożliwiają przepływ limfy. To jest super, że teraz coraz więcej mówi się też o nieprzytykaniu tych węzłów chłonnych, nie uciskaniu węzłów chłonnych. Na przykład jeśli chodzi o staniki biustonosze i o bardziej świadome dobieranie sobie mm, bielizny. To jest, myślę, to jest myślę super i jak najbardziej proszę, proszę o zgłębianie tematu. Kolejna rzecz to Coraz więcej mówi się o tym, by nie stosować dezodorantów z aluminium, które również zapychają węzły chłonne. I nacisk na to, że pocenie jest zdrowe, że zdrowy organizm poci się. Słuchajcie, ja słyszałam o przeróżnych praktykach typu wstrzykiwanie sobie botoksu pod pachę po to, żeby się nie pocić, to też trendy prosto z Los Angeles. Nie nazywam tego trendami wellness, one są to trendy beauty i kiedy słyszę takie rzeczy, to myślę sobie, że świat zwariował. Otóż to, że się pocimy jest funkcją, która jest w naszym organizmie, w naszym życiu nie bez powodu. Pocenie jest formą detoksyfikacji i w ten sposób też nasz układ limfatyczny się oczyszcza. Także jeżeli używamy jakichś preparatów, które mają na celu zahamować pocenie, oczywiście o ile nie mamy Poważnego problemu z nadpotliwością. Tutaj nie mówię do osób, które są chore. Także pamiętajcie, te wszystkie ciekawostki, czy moje przemyślenia absolutnie dotyczą osób, które są powiedzmy zdrowe i, i chcą wprowadzić tego rodzaju zmiany czy ulepszenia po to, że po prostu żyłem się lepiej, a nie dlatego, że mają jakieś poważne schorzenie. Także zachęcanie do pocenia, do nienoszenia dezodorantu do albo do takiego, który jest powiedzmy naturalny. I kolejna rzecz, ostatnia rzecz z kategorii układu limfatycznego to jest coraz większa popularność drenażu. Limfatycznego, czyli masażu, który usprawnia przepływ limfy. Często jest on rekomendowany w przypadku obrzęków czy jakiejś opu opuchlizny konkretnym osobom, ale coraz więcej obserwujemy, że ludzie chodzą na to po prostu profilaktycznie, po to, by pozbyć się właśnie opuchlizny w ciele celulitu. No, ale nie da się ukryć, że dla wielu osób jest to motywacja związana z wyglądem. I tutaj po raz kolejny. Uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby dbać o wygląd i w ostatnim czasie mam wrażenie, że jeżeli ktoś mówił, że robi coś, żeby jego sylwetka się zmieniła, czy żeby zrzucić kilka kilogramów, spotykało się to z dosyć, dosyć dużą krytyką, jakoby było to właśnie promowanie kultu wyglądu, jeżeli nie powinniśmy się skupiać na wyglądzie i jak, jak wiele rzeczy w naszym społeczeństwie mamy do czynienia tutaj z takimi skrajnościami. Także po e, kulturze wyglądu, znaczy po, ona nadal istnieje, tak? Ale, ale kiedyś to było ok mówić o tym, że, że chcemy być po prostu szczupłe, piękne i, i, i schudnąć, czy chodzić na siłownię po to, żeby schudnąć i jakby to była narracja medialna oficjalna. Teraz wydaje mi się, że poszliśmy w stronę, gdzie o tym nie wolno mówić, bo to oznacza, że zawstydzamy innych ludzi, czy pokazujemy, że mamy, nie wiem, jakie bardzo próżne czy płytkie pobudki. Ja uważam, że życie jest gdzieś w sferze szarości i to jak najbardziej jest OK, że, że mamy potrzebę zadbania o siebie. Jesteśmy tylko ludźmi, i to też nie ukrywajmy, to jak się prezentujemy, jest ogromną częścią tego, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. I po prostu chciałam powiedzieć od siebie te, te dwa słowa, żeby też. Nie, nie być zbyt radykalnym w, w tej kwestii. I to, że zaczynamy ćwiczyć dlatego, żeby nasze ciało było silne, sprawne, żeby nasz mózg lepiej pracował, żeby się mniej stresować, to jest piękne. Ale jeżeli jednym z tych elementów jest też to, że podoba nam się to, że nasze ciało się zmienia i, i możemy zadbać o to, żeby było pięknie umieśnione i to też spełnia jakieś nasze estetyczne wymagania, ja uważam, słuchajcie, że to jest ok, po prostu dajmy ludziom żyć. Ale powiedziałam to nie bez powodu teraz. Bo trzeci trend, który po prostu zasługuje moim zdaniem na osobną kategorię, nie jest to trend wellness, jest to trend wellness w cudzysłowie, ponieważ jest to zjawisko, które w branży wellness pojawiło się. Jest to niesamowicie kontrowersyjne, jest to bardziej ciekawostka, ale myślę, że coś o czym wiele osób nie wie, bo im częściej poruszałam to gdzieś w swoim towarzystwie, to dla wielu osób było to absolutnie szokujące. A uważam, że naprawdę zasługuje na komentarz, bo słuchajcie, często te same osoby, które promują różne praktyki wellness, mówią o tym, że chodzą na przeróżne zabiegi, właśnie drenaż limfatyczny, eksplanty, sauny, zimne prysznice, siłownie i wspaniała dieta organiczna, robią też coś, co poruszyło media w ostatnich czasach, przynajmniej, przynajmniej w jakiejś tam mikrobańce, do której udało mi się trafić i na pewno rozmawiamy o tym sporo w Kalifornii. Parę znanych osób, parę celebrytów, mówiąc kolokwialnie schudło w oczach. Jest parę takich głośnych nazwisk, które przeszły w ostatnim czasie metamorfozę, zmieniając wręcz swój kształt ciała, także to wydawało się być wręcz niemożliwe i bardzo możliwe, że mówię w tym momencie o... Kim Kardashian, słuchajcie, w ogóle śmieszne, bo nie, nie sądziłam, że będę poruszała tego typu tej tematy i rzucała takimi nazwiskami w, w mojej solówce, ale nie jest to podcast o popkulturze, ale uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Trendem, który możemy obserwować w branży wellness, nie w branży wellness, co po prostu w, w, w świecie znanych osób, jest branie leku na cukrzycę, który nazywa się ozępyk. Przez osoby, które na cukrzycę nie chorują. I skutkiem tego brania, tego leku jest, słuchajcie, brak apetytu. Więc to nawet nie jest kwestia jakiegoś magicznego chudnięcia, to jest po prostu brak apetytu i niejedzenie. O co tutaj chodzi? Aktywny składnik tego leku, czyli semaglutyd, oszukuje nasz mózg, że żołądek jest pełny. W ten sposób działa odchudzająco, zmniejszając apetyt i pomagający w rezultacie zrzucić zbędne kilogramy. Dla kogoś może to brzmieć świetnie, ale dla mnie brzmi to naprawdę, słuchajcie, przerażająco. Po pierwsze, branie leku na chorobę, której się nie ma. Po drugie, realne głodzenie organizmu, wyjałowienie organizmu i pozbawianie go składników odżywczych i sprawianie, że ten organizm, po prostu mówiąc bardzo obrazowo, zjada się od środka i dlatego jesteśmy drobniejsi, ale tak naprawdę powoli umieramy. To było dosyć specyficzne zdanie, ale generalnie do tego to się sprowadza i jest to moim zdaniem absolutnie przerażające. Widać po tych osobach pewnego rodzaju takie zapadnięcie twarzy. No i właśnie to wyjałowienie organizmu. Dla mnie jest to, słuchajcie, naprawdę dramat i. Hipokryzja w czystej postaci, biorąc pod uwagę, jak równorzędnie te osoby komunikują dbanie o zdrowie, dbanie o siebie w taki sposób, żeby nasze ciało było w pełni sił zdrowia, żyło długo i szczęśliwie, a finalnie dla ogromnej grupy osób sprowadza się to do tego, żeby osiągnąć jakiś efekt wizualny, więc jest to trochę taka zasłona dymna. Proponuję wziąć wydech, bo to mnie jakoś, powiem szczerze, frustruje, szczególnie, że dotyczy to osób, które są, mają ogromny wpływ na to. Jak, jak zachowują się osoby, które je obserwują, czy młodsze pokolenia i, i są swego rodzaju idolami. To jest po prostu na maksa, na maksa smutne. Kolejny trend, bardzo popularny, to są słuchajcie, tak zwane colonex. Zabiegi colonex. Z czym wam się to może kojarzyć? Słuchajcie, colon to jest, jeli to grupę. I mowa tutaj o zabiegu hydrokolonoterapii. Od dawna wiemy, że Jelita to drugi mózg. Oczywista sprawa. W naszych jelitach dużo się dzieje, w naszych jelitach też dużo mieszka różnych organizmów, powstają w nich złogi i gromadzą się, moi drodzy, też w nich emocje. Jest to oczywiście temat kontrowersyjny, bo oczywiście wiele osób z ramienia medycyny. Konwencjonalnej, zachodniej, powiem Wam, że nasz organizm oczyszcza się sam. Mamy do tego właśnie czy jelita, czy wątrobę, ale jako, że ja jestem osobą, która równolegle wierzy w i ufa przesłaniom i, ba i badaniom, doświadczeniu medycyny chińskiej czy, czy ajurwedy, ja też wierzę w oczyszczanie. Żyjemy w czasach, gdzie nieco bardziej obciążamy nasz organizm, szczególnie właśnie. Stresem i emocjami, więc to ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonuje cały nasz organizm, jak funkcjonuje nasz układ pokarmowy. Jak wiemy, że ten układ w ciele nie działa niezależnie od drugiego. Dlatego to też powoduje, że czasami dobrze jest dać temu ciału się zresetować, odetchnąć. W przypadku medycyny chińskiej, w którą, w którą ja żyję, jest to dwa razy w roku po lecie i po zimie. Ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Koncept, o którym mówię teraz, czyli hydrokolonoterapia, to jest y, zabieg, który idzie trochę dalej, bo on działa mechanicznie. Pozwólcie, że Wam powiem, co to jest. Ja byłam w szoku, bo okazało się, że w ogóle w Warszawie z dużo tych miejsc mi się wydawało, że to jest jakieś nowe odkrycie, o, których, o którym nikt nie wie. Nie, to już jest dosyć stara praktyka. Co ciekawe, ona jest w ogóle bardzo, bardzo znana od, y, od zarania dziejów. Ale kilka słów, słuchajcie, tak zwanej teorii. Y, hydrokolonoterapia to znany od wieków zabieg polegający na przepłukiwaniu jelita grubego wodą hydro. Hydrokolonoterapia przeprowadzana jest za pomocą specjalnie zaprojektowanych maszyn z rurkami przewodzącymi wodę i doprowadzającymi ją do jelita grubego. Zawartość jelita jest usuwana dzięki procesowi płukania, a wraz z nią szkodliwe substancje, złogi maskałowych, metale ciężkie, konserwanty, bakterie gnilne i fermentacyjne, wirusy, pleśnie, drożdżaki oraz kamienie żółciowe. Ten oto zabieg stosowany zazwyczaj w jakiejś serii. Oczyszcza organizm, usuwa z procesu wchłaniania nagromadzone często przez lata odpadki procesu trawienia. Zabieg hydrokolonoterapii wzmaga siły obronne organizmu, przyspiesza i ułatwia trawienie oraz usprawnia proces wchłaniania substancji odżywczych z trawionego pożywienia. Boże, zrobiłam naprawdę mocną lekcję teoretyczną. Co ciekawe, pomimo, że jest to płukanie jelita grubego, to... Wskazania do tego typu zabiegu są związane z zupełnie innymi schorzeniami, co jest bardzo ciekawe i tym bardziej podkreśla, jak wszystko w naszym ciele jest połączone. Mamy tutaj choroby autoimmunologiczne skóry, takie jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry. Dotyczy to również pacjentów chorujących na astmę i inne choroby dróg oddechowych, alergie, choroby układu limfatycznego, wspomnianego wcześniej, zaburzenia odporności organizmu, choroby układu krążenia, takich jak miażdżyca i nadciśnienie, choroby o podłożu nerwicowym, depresję, zaburzenia snu, zaburzenia Lękowe. Ciekawostka do pomyślenia. Tutaj mamy akurat przykłady różnych schorzeń, przy których zalecana jest taka terapia, ale ja z drugiej strony obserwuję wiele osób, które nie borykając się z nimi, albo mając małe symptomy, bo powiedzmy sobie szczerze w kwestii jakichś problemów ze snem, zaburzeń lękowych, depresyjnych, to jest już tak ważne zjawisko, czy cała epidemia chorób autoimmunologicznych, tego typu zjawiska, tego typu dolegliwości są tak powszechne, że każdy z nas mógłby teoretycznie powiedzieć, że zalicza się do tej grupy. I dlatego ja uważam, że oczywiście próbowanie, testowanie, potencjalnie sięganie po takie rozwiązania jak choćby hydro hydrokolonoterapia jest ciekawe, ale po raz kolejny pytanie, jaka jest intencja. Bo znowu, kiedy słyszę, a ja słuchajcie, obserwuję bardzo dużo osób z tego świata wellnessowego, właśnie tych, które są na bieżąco ze wszystkim i, i, i żyją w ten sposób, to jest ich styl życia, a nie tylko sposób leczenia doraźnego. No, właśnie, pojawia się sytuacja, w której te osoby w ten sposób żyją przez. Cały rok stosują silne terapie, kuracje, oczyszczania czy zabiegi, które są wspaniałe i cudownie jest mieć je w swoim arsenale po to, żeby sobie pomóc, po to, żeby raz na kilka miesięcy rzeczywiście ten organizm trochę zresetować, wesprzeć. Ale pytanie, czy jeżeli żyjemy w ten sposób non-stop, to czy my, aby na pewno ten organizm wspieramy, czy może my ten organizm wyręczamy, a może my ten organizm zamęczamy? No, pytań jest tutaj bardzo dużo, sama je sobie zadaję. I po raz kolejny, główne, główne, główne pytanie brzmi: jaka jest nasza intencja, która za tym płynie? Piąte wielkie hasło, moi drodzy, kortyzol. To jest tak rozhajpowane słowo, prawie jak w świecie psychologii, trauma. Yy, bardzo wiele z tych rzeczy, o których dzisiaj powiedziałam, robimy po to, żeby ten poziom kortyzolu obniżyć. No i znowu, samo założenie jest. Świetne, bo kortyzol, czyli tak zwany hydrokortyzon, a raczej hydrokortyzon, tak zwany kortyzol, to steroid o najwyższym stężeniu w krążeniu i zarazem... <grytkoidem> nie, nie mogę, bo bardzo fajną definicję znalazłam. Jest to steroid o najwyższym stężeniu w krążeniu i zarazem glutokorytkoidem wydzielanym przez strefę pasmowatą kory nadnerczy. Mówię wam to coś? Mi nie. Więc... Kortyzol jest znany jako hormon stresu i jest uwalniany w największych ilościach w sytuacjach stresowych. Jest jedną z najważniejszych substancji, która pomaga ciału radzić sobie w trybie fight or flight czyli w trybie tak zwanym przetrwania. Mamy Obecnie w świecie dbania o siebie duży lęk przed kortyzolem, co samo to stwierdzenie już powinno budzić naszą lekką wątpliwość. I pojawia się coraz więcej praktyk, które mają na celu ten kortyzol obniżyć. Ale sam fakt, że dokładamy sobie nowych rzeczy, wobec których mamy konkretne oczekiwania i które mają spełnić jakieś konkretne funkcje i które są niezbędne, już jakby mówiąc, to specjalnie buduje napięcie, to paradoksalnie ten kortyzol może nam podwyższać. I tutaj po raz kolejny zadajemy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, kiedy dla dbania o zdrowie i dla czucia się lepiej dokładamy sobie rzeczy, które nas stresują? Trzy kropki, znak zapytania. Słuchajcie, no, z uwagi na Chroniczne przeboczcowanie i przestresowanie naszego społeczeństwa. Mamy bardzo często podwyższony poziom kortyzolu na co dzień, i to prowadzi do bardzo szkodliwych konsekwencji dla naszego organizmu, bo my nie jesteśmy stworzeni po to, żeby cały czas być gotowymi do, do walki. Także dbajmy o to, żeby, żeby ten, ten kortyzol obniżać, ale może właśnie odejmując sobie tych praktyk i zadań, może idąc w stronę tej tendencji, o której mówiłam na początku. Czyli jakiegoś tam digital detoksu, bycia sobie z naturą, oddychania, spania, a może niekoniecznie wprowadzania kolejnych, kolejnych rzeczy, które, które musimy zrobić, żeby było nam lepiej, bo presja jest dosyć duża i nie wiem, co na to nasz kortyzol. Moi drodzy, idziemy dalej i w zasadzie zostały nam dwie ciekawostki wellnessowe. Specjalnie zostawiłam je na koniec, bo jestem. No nie mogę powiedzieć, że jestem przekonana, bo was nie znam, ale mam pewne podejrzenia co do tego, że mogliście o tym nie słyszeć i są to rzeczy, powiedziałabym, <gryw> najbardziej memiczne. Z serii praktyk wyciszających, które rzeczywiście ten kortyzol mogą nam obniżyć, o ile nie pędzimy na taki zabieg, czy nie wpisujemy tego na listę to do pod presją, że musimy to wcisnąć między jednym treningiem, a nie wiem, jakąś kolacją czy sauną. Jest to praktyka o wiele bardziej, powiedziałabym, alternatywna, nawiązująca do trendu, który powraca do korzeni. I myślę, że może być to rzeczywiście metoda kojąca. Jest to, moi drodzy, coś, co tam, gdzie byłam, nazywa się Yoni Steaming. Jest to parowanie, sauna, lub nasiadówka, w cudzysłowie, okolic intymnych która jest alternatywnym zabiegiem stosowanym od wieków w medycynie ludowej w celu oczyszczenia i uelastycznienia narządów rodnych. Słuchajcie, kobiety żyjące na Dalekim Wschodzie, w niektórych krajach Afryki Wschodniej, Ameryki Południowej czy Oceanii, od wieków praktykują metody tak zwanego właśnie yoni steaming albo V-steaming, czyli nasiadówek, ale z użyciem pary wodnej i z kombinacją różnego rodzaju ziół. I teraz lista dolegliwości, na które zaleca się parowanie jest naprawdę... Długa, bo mamy tutaj od regulacji cyklu menstruacyjnego czy menopauzy, poleczenie przewlekłych stanów zapalnych, łagodzenie dolegliwości miesiączkowych oraz jako element przygotowania się do porodu i rekonwalescencji po nim. Wygląda to tak, że można to oczywiście robić sobie w domu, ale na przykład w Kalifornii, wspomnianej tutaj 50 razy. Istnieją takie miejsca, zazwyczaj to jest ciekawe, że z mojego doświadczenia nie są to jakieś dziwne wellnessowe laboratoria, tylko rzeczywiście takie urocze, hippie miejsca, sklepy zielarskie, w których mamy mnóstwo jakichś adaptogenów i eliksirów, takie, no rzeczywiście miejsca, które, które nawiązują do tego powrotu do korzeni i do tradycji, gdzie możecie wybrać sobie zioła, wybrać sobie jakąś mieszankę ziół, w zależności od tego, jaka jest wasza intencja, bo oprócz tych rzeczy, o których powiedziałam tutaj, sporo jest takiej narracji wokół tego, że to są też właśnie zabiegi wyciszające, które działają też na naszego ducha, a nie tylko na nasze narządy rodne. W każdym razie wybracie sobie taką mieszankę i ktoś przygotowuje wam taką oto parówkę, nasiadówkę i w ten, w ten sposób spędzacie sobie w jakimś przyjemnym pokoiku na takim specjalnym krześle. Zresztą wrzuciłam to na Instagrama. Mój Instagram to Karolina Sobańska, jeżeli interesuje Was, jak to wyglądało. Mm. To wrzuciłam z takiego pokoju, oczywiście. I siedzicie sobie przez pół godziny po to, żeby właśnie przejść sobie taki zabieg. Ciekawostka jest też taka, że można zapisywać się na taki zabieg w dwie osoby. Po prostu siedzicie sobie na takich krzesłach, przykryte taką płachtą. Macie na sobie normalnie swoje ubrania. I również nie tylko jakby jest to parowanie em, od dołu, ale też po prostu jesteście w tym, w tym pięknym zapachu i macie taki wyciszający rytuał. Ja, tak jak powiedziałam, spróbowałam tego, uważam, że jest to bardzo ciekawe. Natomiast po raz kolejny muszę też opowiedzieć się po drugiej stronie, bo ten podcast jest też o tym, żeby nie być tendencyjnym i żeby pokazywać różne strony. Ta praktyka stała się bardzo popularna w tak zwanym mainstreamie, nie tylko wśród współczesnych czarownic, podczas gdy Gwyneth Paltrow, która jest znana ze swoich no, kontrowersyjnych poglądów i, i mocno propagująca wellness, który czasami odbiega od tej medycyny konwencjonalnej, Gwyneth sprowokowała całe środowisko ginekologiczne, mówiąc o juni streaming, bo bardzo wiele lekarzy, a raczej powiedziałabym większość lekarzy, twierdzi, że takie zabiegi niekoniecznie mogą być wskazane, bo... Miejsca intymne mają swoje własne mechanizmy oczyszczające i nie potrzebują, jeśli są zdrowe, dodatkowych wspomagaczy. Tutaj po raz kolejny pytanie, co oznacza, jeśli są zdrowe? Czy my wiemy, co w naszym ciele tak naprawdę jest zdrowe? I to jest trochę tak samo, jak w przypadku oczyszczania naszego układu pokarmowego. Mamy, mamy wszystkie narządy, które teoretycznie odpowiadają za te funkcje, ale pytanie, czy my czasem nie jesteśmy w takim stanie zdrowia, że trzeba korzystać z nieco innych narzędzi i trochę to nasze ciało wesprzeć, no właśnie, wesprzeć, ale nie wyręcznie. I nie zamęczyć. To jest jakiś ewidentnie motto po prostu tego odcinka. Polecam sobie poczytać, tak jak o każdej z tych rzeczy poczytać, zgłębić temat, sprawdzić sobie, jakie są, um, jakie są założenia osób, które to promują, ale też jakie są potencjalne, potencjalne zagrożenia, czy, czy kwestie nauki, które na przykład są w konflikcie z tym, o czym, o czym rozmawiamy. Zadać sobie pytanie, dlaczego chcielibyśmy to, to robić, i zostawiam wam tutaj wybór. I ostatnia rzecz. To jest, to jest mocne dla mnie i to zdecydowanie jest jedna z tych rzeczy z kategorii last but not least, bo nie wiem, czy jesteście na to gotowi. To jest zjawisko, które wydaje mi się, że trafiło do mainstreamu przez TikToka. Tak wynika z mojego researchu. I nazywa się to Perineum sunning albo jakieś Perineum. Sekrzyna, to nawet nie wiem, jak się czytam, bo ni niestety nie znam wcześniej tego słowa. Medyczny angielski nie jest moją najmocniejszą stroną. Jest to, moi mili, opalanie krocza. Tak, słyszeliście to po raz pierwszy w tym podcaście. Osoby, które są zwolennikami tego typu praktyki, czyli wystawianie naszego krocza na słońce, to intensywna dawka witaminy D, według osób, które to praktykują, i niesamowity booster energetyczny. Tutaj mamy cytat osoby, która to mocno promuje w, w mediach społecznościowych. Nie będę tutaj cytowała, bo też nie jestem zaznajomiona z jej działalnością, ale ponoć 30 sekund światła słonecznego na naszą pupę to ekwiwalent pełnego dnia w słońcu, kiedy mamy na sobie ubrania i po prostu spędzamy sobie miło czas. Jest to ponoć tradycja pochodząca z Dalekiego Wschodu, praktykowana od tysięcy lat, konkretnie wywodząca się z Taoizmu. I ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że oprócz tego, że kwestia praktyczna realizowania tej, 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 tej praktyki wellnessowej jest dosyć skomplikowana, to okazuje się, że był to cały challenge na TikToku. Więc, więc w takich chwilach i kończąc na tej rzeczy, zaczynam zastanawiać się, w jaką stronę zmierza ten świat. Myślę, że, myślę, że w ogóle wchodzenie na TikToka jest dobrym sposobem na to, żeby pytania się w ogóle pojawiły, bo nie zdajemy sobie sprawę, co staje się popularnym fenomenem i za czym idą ludzie. No właśnie, więc tak jak powiedziałam na początku, ja nie wierzę w to, że są rzeczy, które są z założenia dobre albo z założenia złe. Wszystko zależy od tego, jak z nich korzystamy, dlaczego z nich korzystamy, czy w danym momencie życia rzeczywiście służy to nam, no i czy to w ogóle służy naszemu organizmowi w danej sytuacji. <laughs> I na koniec powodem, dla którego zdecydowałam się zrobić to nagranie teraz, a nie na przykład w styczniu, nie zbierać sobie tych trendów wellnessowych po roku. Jest dlatego, że oczywiście po pierwsze jestem teraz na świeżo z tym, co przeżyłam, i z tymi obserwacjami, i z tymi refleksjami. I też kto wie, co wydarzy się za kilka miesięcy, może okaza okazać się, że smoothie mięsne, czy tam jak to było, zwierzęce smoothie, surowe zwierzęce smoothie, jednak okaże się być. Nie za dobre dla zdrowia. Oczywiście ja, ja, ja tak nie, nie przewiduję tego, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, ale rzeczywiście tak, chciałam, żeby to było na bieżąco, a po drugie pobyt tam i moj, moja, moja intencja wyjazdu do Stanów była między innymi taka, żeby tam się zainspirować, żeby przywieźć coś ważnego, ciekawego, coś, co potencjalnie nam pomoże, co przyjdzie do nas w najbliższym czasie, do nas, Ono na myśli tutaj, na przykład do Polski, w ogóle do Europy, ale... Było to dla mnie dosyć duże, może nie tyle rozczarowanie, co przyjrzenie się temu, temu zjawisku, temu tej bańce wellnessu, pokazało mi, jak bardzo nie czuję potrzeby, żeby chyba więcej w tym miejscu tych nowinek poszukiwać. Po pierwsze, ciekawą obserwacją jest to, że. To, co w Stanach, to co w Kalifornii jest najbardziej cool, to wszystko to, co kojarzy się z Europą i, i Amerykanie generalnie bardzo aspirują do tego, żeby być bardziej europejscy. Mówię o tych z tej bańki i zdam sobie sprawę, że w tym świecie, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, gdzie w, zarówno w kwestii kosmetyków czy produktów do, do jedzenia, produktów spożywczych, czy jakiejś chemii, które używamy do sprzątania, czy nawet produktów, którymi wykańczamy nasze mieszkania, jest tak dużo toksycznych substancji, które w Europie nie są dopuszczone do sprzedaży. My z założenia mamy malutki ułamek tego, tych wszystkich środków i substancji, które są dostępne w Stanach. Więc można powiedzieć, że osoby, które mieszkają w takim Los Angeles, rzeczywiście są narażone na działanie okropnych, okropnych toksyn, stąd też ten szał na to, żeby używać wszystkiego, co jest nietoksyczne, organiczne. I żeby chodzić na różnego rodzaju zabiegi, które nam trochę wyzerują to, w jak szkodliwym środowisku mieszkamy, jest poniekąd bardziej zrozumiały. I ja lubię opowiadać takie historie, właśnie, że my w Europie, czy na przykład na południu Europy, ale też niekoniecznie, możemy spojrzeć sobie na kraje skandynawskie, na wszystkie możliwe hygge, świeczki, spędzanie czasu z bliskimi pod kocem, czy południowe celebrowanie i nawet jedzenie do późna, ale z najbliższymi, z rodziną, śmiejąc się, próbując sobie lokalnych produktów, czy właśnie no, przede wszystkim korzystanie z dobrodziejstw natury, jeśli chodzi o jedzenie, mnóstwo spontanicznego ruchu, a nie zamykanie się w aucie jak w Los Angeles i jechanie półtorej godziny na spotkanie. Czuję, że bardzo dużo wątków tutaj łączę, ale mm, jest bardzo wiele rzeczy, które dla mnie reprezentuje sobą Europa. I które są definicją wellnessu? Nie tego wellnessu, który wszedł teraz w popkulturę, nie tego wellnessu, który służy dokładaniu jakichś praktyk, ale wellnessu, który mówi o stylu życia nieco wolniejszym, opartym o relacje, o lokalność, o bycie na dworze yy, i o korzystanie z tego życia, o umilanie sobie tego czasu. No właśnie, umilanie, a nie wprowadzanie jeszcze większego reżimu. Yy, niestety. Wydaje mi się, że branża wellness, no właśnie branża wellness, czyli ogromny, ogromny przemysł, to trochę pod wieloma względami ukryta kultura diet. Wiele rzeczy, które, które są promowane, nie jest praktykowanych. Tylko albo w ogóle dlatego, żeby rzeczywiście być zdrowszym i lepiej się czuć, tylko po prostu, żeby wyglądać lepiej. Po raz kolejny, nie ma nic złego w wyglądaniu lepiej, ale jeżeli to jest właśnie kosztem naszego zdrowia i kosztem naszego samopoczucia, no to chyba nie tędy droga. I co za tym idzie? Jest to po prostu branża, która napędza te cechy, które prowadzą właśnie do przewlekłego stresu, do tego podwyższonego poziomu kortyzolu. To jest branża napędzająca. Perfekcjonizm, branża napędzająca produktywność w dążeniu do ulepszania siebie, no i właśnie głównie sprowadzająca się do osiągania jakichś celów związanych z wyglądem zewnętrznym. I ja lubię myśleć, że super, że to jest współczesny trend, a nie mm, mówiąc totalnie kolokwialnie i, i, i spłaszczając to wódka i papierosy, ale. Pamiętajmy o tym, że ten reżim wellnessowy to ta cała masa praktyk, które musisz sobie dołożyć po to, żeby właśnie czuć się lepiej, żeby wyglądać lepiej, żeby nie wypaść z obiegu, żeby to przetestować. Ta presja, którą odczuwa się naprawdę, słuchajcie, kiedy spędza się czas tam u źródła, to jest po prostu stresor. A jak wiemy, stres jest powodem tak naprawdę wszystkich naszych współczesnych chorób cywilizacyjnych. Więc. Moje pytanie na koniec brzmi: czy może po to, żeby się trochę mniej stresować, żeby naprawdę żyło nam się lepiej, spokojniej i zdrowiej, może te praktyki wellness warto byłoby sobie po prostu odpuścić? Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za, wysłuchania, za wysłuchanie tego odcinka, za wysłuchanie pierwszej solówki wideo ze studia. Zostawiam Was zarówno z tymi wszystkimi trendami wellness, których absolutnie nie chciałabym teraz przekreślić, bo nadal uważam, że każdy sobie może coś dla siebie wybrać, ale zostawiam Was po prostu z refleksją, z ciągłym myśleniem o intencji, z otwartością, z ciekawością, ze sprawdzaniem, co mówi jedna strona, co mówi druga strona, i z ogromną prośbą o to, żeby po prostu trochę. Wyluzować i robić może mniej, mimo że czasem wydaje nam się, że tyle rzeczy nas omija i tyle się dzieje. Dzięki raz jeszcze za to, że jesteście, za to, że słuchacie i ja otwieram dyskusję. Zapraszam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska, i bardzo się cieszę, że podcast jest z powrotem w wersji wideo co tydzień w każdy poniedziałek wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć! Wszystkie odcinki Karolina Sobańska Podcast są dostępne w wersji wideo na YouTube i Spotify. Jeśli regularnie słuchasz tego podcastu, będzie mi miło, jeśli znajdziesz chwilę na wystawienie mu oceny i zostawienie komentarza. Zrób to w aplikacji, w której słuchasz mojego podcastu. Zapraszam też na mojego Instagrama Karolina Sobańska, aby być na bieżąco ze wszystkimi publikacjami.